Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zaprasza wszystkie panie w wieku od 16 do 36 lat do wzięcia udziału w trzeciej edycji wyborów Miss Lata Aquaparku Kutno. Na laureatki czekają wycieczki do klimatycznej Chorwacji. Regulamin i karta zgłoszenia na stronie Aquaparku Kutno www.aquaparkkutno.com. Zostań Miss Lata Aquaparku Kutno. Kutnowski Dom Kultury informuje, że w związku z organizowaną w dniach 7-8 lipca imprezą plenerową, 8. Ogólnopolskim Festiwalem Ognia Fireproof nastąpi zamknięcie następujących ulic dla ruchu kołowego. Ulica Witosa, wjazd od ulicy Barlickiego 29 listopada od 7 lipca od godziny 6 do 9 lipca do godziny 6. Ulica Zamenhofa od ulicy Szaloma Asza do placu Marszałka Józefa Piłsudskiego od 7 lipca od godziny 6 do 9 lipca również do godziny 6. Magia, bronie laserowe, smoki i krasnoludy to twory, które wokół nas nie istnieją, ale mogą pojawić się w naszej głowie lub na kartach książek fantasy. Dni Fantastyki są dobrą okazją do spotkania swoich ulubionych autorów powieści i opowiadań. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie dała ku temu świetną okazję. Pierwszego dnia gościliśmy Ewę Białołęcką, pierwszą damę polskiej fantastyki, autorkę wiedźmy.pl oraz tkacza iluzji. To nie jest tak, że jeżeli ja nie piszę, to nie robię już zupełnie nic, tylko siedzę na pośladkach i gapię się na przykład koty albo w komputer i układam sobie pasjansa. Wyłącznie. Z czegoś muszę żyć, więc zajmuję się redaktorowaniem, poprawiam wszystkich stalkerów dla Was, tłumaczę różne książki albo redaguję. Redagowałam całą Olgę Gromyko, jeżeli lubicie. Jaki świat pani tworzy? Bo Tolkien tworzył bardziej świat na przykład takim mieczem, łukiem tworzony, że tak powiem, a Lem raczej szedł w stronę takiej futurystyczności. Jaki jest pani przypadek? Jest to raczej codzienność, niekoniecznie taka, jaką my sobie wyobrażamy. Po prostu jest jakiś świat i w nim żyją ludzie normalni. Dla nich to, co ich otacza, jest zwyczajną codziennością. Dlatego też mottem mojej pierwszej książki było całkiem zwyczajna magia. To W Lengorchii magia nie jest niczym nadzwyczajnym. Magowie są po prostu ludźmi. Mają swoje zalety, swoje wady, swoje ułomności, czasami robią głupoty. Nie są też wszechmocni. To zawsze staram się podkreślić. Jesteśmy zwyczajni. Wszyscy są zwyczajni. Drugi dzień w krainie wyobraźni rozpoczął Adrian Gruszyński, prowadząc warsztaty malarskie. Grucha uczył zebraną młodzież, jak wyjść poza standardy rysunku, które ograniczają twórczość i nie przerysowywać 1 do 1 tego, co widzimy na obrazkach, tylko dodać do tego coś od siebie, swój styl, swoje spojrzenie na rzeczywistość. Piątkowy wieczór uświetniło spotkanie autorskie z Rafałem Cichowskim, pochodzącym z Kutna autorem takich książek jak 2049 i jego najnowszego dziecka Pył Ziemi. Dla kogo jest fantastyka? Bo można spotkać ludzi, którzy umniejszają fantastyce, że uważają, że to są po prostu bajki. To jest, tak, często się spotykałem ze stwierdzeniem, że fantastyka to jest taka trochę gorsza literatura, ale ja myślę, że to jest kwestia subiektywna. No, jest dla każdego, kto chciałby poczytać o miejscach, w których nas nie ma, tak? Po prostu zobaczyć w pewien sposób światy, które jeszcze nie istnieją i być może zaczną istnieć, bo jest też taki efekt, że często te rzeczy z fantastyki, one po czasie mają wpływ na rzeczywistość po prostu i ta rzeczywistość siłą rzeczy podąża za jakimiś tropami popkulturowymi na przykład, więc ja myślę, że to jest kreacja świata po prostu. Ja gdzieś tam, powiedzmy, w tych moich książkach staram się zbudować jakieś uniwersum, które będzie spójne, będzie miało spójne zasady. Pewni bohaterowie pewnie będą się przez nie przebijać, ale raczej tak w drugim planie, nie jako główni bohaterowie. I tak myślę, że będzie jakaś konkluzja w ogóle tych wszystkich historii. Jeżeli ktoś śledzi od początku, to będzie szansa, żeby doczytać do jakiegoś satysfakcjonującego zakończenia. Albo nie, bo może nie będzie happy endu, na przykład ktoś lubi happy end. Zaraz po spotkaniu można było zasłuchać się w klasykach polskiej muzyki filmowej i serialowej z kultowych już ekranizacji takich jak 40-latek czy 07 Zgłoś się. Ostatni dzień kutnowskich dni fantastyki był pełen atrakcji. Zajęcia z capoeiry, sztuki walki, która na pierwszy rzut oka wcale tak nie wygląda. Wystąpiła również grupa rekonstrukcyjna Kozły Thora, która prezentowała walki wikingów. Po demonstracji dzieci mogły dotknąć ekwipunku, a także sprawdzić swoją siłę i poczuć się jak prawdziwy wiking. Zakończenie całego festiwalu uhonorował Andrzej Zimiański, wielokrotnie nagrodzony oraz płodny pisarz fantasy. Jego największym klejnotem w koronie jest powieść Achaja. Ja piszę w ten sposób, że siadając mam jakiś taki ogólny pomysł, ogólną historię, którą bym chciał powiedzieć. Historia, która nie ma zakończenia, ona ma tylko początek. Siadam, zaczynam pisać. Bohaterowie się jakoś tam tworzą, tylko że wykorzystuję tych, co już kiedyś zostali opisani. No i praktycznie rzecz biorąc, sam jestem ciekawy, jak to się skończy. Na to może wpłynąć wiele rzeczy. Jeżeli w trakcie pisania powieści ujadę na spotkanie autorskie, ktoś zada fajne pytania albo poznam osobę, która ma niesamowitą osobowość, to od razu ona się przenosi siłą rzeczy do tej powieści, która jest w danej chwili pisana. Czyli widzicie, można dzisiaj wpłynąć na... Można, jak najbardziej. Nie zawsze ma się taką sposobność. Czy mógłby Pan poradzić jakieś 2 główne rady dla młodych pisarzy, którzy chcą zacząć? A to bardzo proste. Wystarczy pisać o sobie, o swoich marzeniach, o swoich lękach, o wszystkim tym, co się śni i po prostu wydobyć z siebie tą kreację, czyli jakoś tak, nie wiem, nie bać się, pisać bez wstydu przede wszystkim o wszystkich rzeczach, o których się, nie wiem, marzy, które przerażają, które są fajne w życiu i to wystarczy w zupełności. Podczas Dni Fantastyki, przechadzając się po Miejskiej i Powiatowej Bibliotece w Kutnie, mogliśmy obejrzeć interesującą wystawę post-apo. Były to rzeźby wykonane przez Domina Borkowskiego, które prezentowały ludzkie postacie zaklęte w metal. Pomysł w sumie to wyszło tak samo z siebie. Na początku zacząłem po prostu spawać części metalowe i jakieś tam robić rzeźby, nie wiem, pieska, jakiegoś tam ptaszka i tak dalej. I jakoś tam dopiero po czasie doszedłem do wniosku, że fajnie byłoby robić postacie ludzkie i pokazać po prostu anatomię, całą mechanikę jakby ciała ludzkiego zrobioną właśnie z części, z maszyn, z jakichś samochodów, tak naprawdę z tego wszystkiego, co my ludzie produkujemy dla poprawy naszego, nie wiem, dobrobytu, postęp cywilizacji. Wszystkim tym atrakcjom towarzyszyła klimatyczna muzyka. Rozpoczęły się Mistrzostwa Europy i Afryki w centrum małej ligi bejsbolowej. W zawodach wezmą udział zawodnicy w wieku od 12 do 14 lat. Na głównej arenie mistrzostw zebrały się drużyny z różnych zakątków Europy. Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA, Holandii, Belgii, Czech oraz Polski. Po odegraniu hymnów Polski oraz USA reprezentanci poszczególnych krajów na głos wypowiedzieli słowa przysięgi dotyczące gry fair play do samego końca. Wierzę w Boga, kocham swój kraj, szanuję jego prawa. Będę grać fair, dążę do zwycięstwa, niezależnie od wyniku, wiedząc, że dałem sobie wszystko. Gości przywitała dyrektor regionu Europy i Afryki Małej Ligi Bejsbolowej Beata Shupa Baker, a pierwszą tradycyjną piłkę narzucił przedstawiciel Urzędu Miasta Paweł Szczepanik, tym samym rozpoczynając mistrzostwa. Na boisku jako pierwsze zmierzyły się drużyny Wielkiej Brytanii i Niemiec USA. Okres wakacyjny to szczególny czas dla całej rodziny. 2/3 Polaków spędzą jednak wakacje nie opuszczając kraju. Najwięcej, bo prawie połowa, pojedzie nad morze, w polskie góry czy Mazury. Okazuje się, że wybór wakacyjnego urlopu w Polsce niekoniecznie oznacza oszczędność. Tydzień w 3-gwiazdkowym hotelu nad Bałtykiem to wydatek od 1000 do 1500 złotych. Dlatego też część Polaków wyjedzie za granicę. Jeszcze niedawno popularny Egipt czy Tunezja nie są już tak chętnie wybierane przez turystów ze względu na zagrożenie terrorystyczne. Jakie więc kierunki wybierane są najczęściej przez Polaków? Tak standardowo w tym roku popularnym kierunkiem jest na pierwszym miejscu Hiszpania. Około 30% rezerwacji to są właśnie kierunki hiszpańskie, czyli wybrzeże całej Hiszpanii, Costa Brava, Costa del Sol. Tak zdarzają się wyjazdy również już w okresie wakacyjnym na Wyspy Kanaryjskie. Mamy tam oczywiście pogodę zagwarantowaną, słoneczną, ciepłe morze. Z takim drugim kierunkiem, który również cieszy się dużą popularnością, są na pewno Wyspy Greckie. Dużo osób wyjeżdża w tym roku na Kretę, również Halkidiki cieszy się dużym zainteresowaniem. I trzecim takim kierunkiem top w tym roku, jeżeli chodzi o rezerwację, to jest Turcja, która wróciła do łask. Tam szczególnie jeżdżą rodziny z dziećmi. Mamy tam możliwość spędzenia wakacji w dużych hotelach z basenami, akwaparkami. To szczególnie jest korzystne właśnie dla dużych rodzin z dziećmi. My sprawdziliśmy jedno z miejsc, które jest warte polecenia. Fuerteventura to urokliwa hiszpańska wyspa, najbardziej wysunięta na wschód i położona najbliżej wybrzeży Afryki. Nie bez powodu mówi się o niej, że jest drugim domem. Fuerteventura stała się dla wielu synonimem udanego urlopu, pełnego wypoczynku i relaksu oraz miejsce, w którym odzyskuje się wewnętrzną harmonię. Magia tej wyspy, jej unikalny klimat, rajskie plaże, a także dostępne wyloty z wielu miast w Polsce spowodowały, że Fuerte cieszy się rosnącą popularnością wśród Polaków. Często wybierając się na urlop za granicę powinniśmy zacząć przygotowania już nieco wcześniej, tym bardziej jeśli podróżujemy z małym dzieckiem. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyjeździe za granicę warto zebrać podstawowe informacje na temat kraju, do którego jest planowany wyjazd. Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych dostępna jest lista krajów razem z ich opisami oraz aktualnymi ostrzeżeniami dla podróżujących. Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań do podjęcia decyzji o wyjeździe za granicę, warto pamiętać o kilku podstawowych kwestiach, takich jak sprawdzenie przepisów wjazdowych do kraju, do którego planowana jest podróż, a więc sprawdzenie, jakie dokumenty będą potrzebne do uzyskania pozwolenia na wjazd. Jeżeli wymagana jest wiza, warto sprawdzić, jakich formalności należy dokonać, aby ją uzyskać. Niby nic wielkiego, ale trzeba pamiętać o sprawdzeniu ważności paszportu. Zdarza się, że podczas natłoku spraw związanych z planowaniem wyjazdu można zapomnieć o rzeczach najbardziej oczywistych. Warto myśleć o takim dodatkowym ubezpieczeniu, które można kupić także u nas. Ono jest rozszerzone o dodatkowe koszty leczenia, a chociażby także koszty rezygnacji z wyjazdu, więc z całą pewnością warto o tym pomyśleć zawczasu, zanim jeszcze wylecimy na taki wyjazd, tak aby te wakacje były dla nas miłym przeżyciem, fajnym wspomnieniem, bez dodatkowych kosztów już tam na miejscu. Jakie miejsca są warte polecenia? Ile pieniędzy wydamy na taki urlop? Taką perełką, takim określeniem w sumie tego roku jest Albania chociażby, także troszeczkę mniej znana Polakom. Jeżeli chodzi o Albanię, jeździmy tam troszeczkę częściej, coraz częściej w sumie tak naprawdę od kilku lat. Pierwsze wyjazdy do Albanii były z 2-3 sezony temu, była tam nieliczna grupa Polaków. Znajdziemy tam wiele fajnych hoteli, również nowo otwartych, które mają cały rok, które mają bardzo wysoki standard, wysoki poziom. Większość z nich znajduje się tuż przy plaży, plaże są piaszczyste bądź też wirkowo-piaszczyste, więc z całą pewnością jest to ciekawa oferta. Tym bardziej też, że cenowo Albania nie jest drogim krajem, jeżeli chodzi o sam wyjazd. Możemy znaleźć już ciekawe oferty w wersji all inclusive nawet od 2500 zł. Natomiast także samo życie na miejscu, czyli korzystanie z atrakcji na miejscu, jakichś barów, restauracji również nie jest zbyt dużym obciążeniem dla naszej kieszeni. Jeśli chodzi o rezerwacje chociażby do kurortów w Turcji, możemy dać już oferty na lipiec od mniej więcej 2500 zł. Jest to wersja all inclusive, również możemy znaleźć wersję w tej cenie z tak zwanym all inclusive 24H, czyli mamy w tym całą dobę. W przypadku Hiszpanii, Grecji są to ceny troszeczkę wyższe, natomiast również za mniej więcej 2500-700 możemy znaleźć ciekawą ofertę. Oferty last minute, no tutaj one cieszą się dużą popularnością, w związku z tym one bardzo szybko znikają, natomiast już za 1800 zł możemy znaleźć fajny wyjazd. Niekoniecznie z all inclusive, natomiast na pewno fajne miejsce. Natomiast możemy resztę pieniążków tutaj spożytkować wówczas na kawę po grecku, tudzież na miejscowe raki bądź uzo w miejscowych restauracjach i knajpach. Takie ceny obejmuje oczywiście przelot państwa, czyli przelot z miejsca wylotu, najczęściej jest to Warszawa w przypadku mieszkańców Kutna bądź Poznań. Powrót również tą samą drogą, jak również zakwaterowanie na miejscu. W zależności od wybranej opcji wyżywienia jest to wyżywienie bądź bez wyżywienia, jak również podstawowe ubezpieczenie, które jest zawarte w tymże pakiecie. W dodatku również opieka na miejscu rezydenta danego biura podróży. W nocy zachmurzenie umiarkowane, temperatura 11 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1006 hektopaskali. W dzień częściowo słonecznie z przelotnymi opadami, temperatura 20 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe, temperatura 8 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali.